Jak wygląda przygotowana dieta? Dieta wygląda w następujący sposób. Jest na początku informacja o Twoich danych, takich jak e-mail, wiek, wzrost, waga. To wszystko to, co zostało wpisane w formularzu odnośnie zgłoszenia co do diety i treningu. Jest również informacja, jeżeli wprowadzisz zmiany do swojego profilu, to ja to przyjmuję i znowu w przeciągu 2-3 dni przygotujemy dla Ciebie wraz z moim zespołem dietę, tak aby dopasować ją do Twoich nowych preferencji, więc w każdym momencie możesz zgłosić taką potrzebę, aby zmienić na przykład swoje posiłki albo zmienić wagę. Także to ma duży wpływ na kaloryczność diety, która jest bardzo, bardzo ważna, aby iść w odpowiednim kierunku. Ok, także dalej patrząc na dietę, masz wszystkie informacje, ile kalorii potrzebujesz, aby utrzymać ciało w tej samej, z tą samą wagą. Masz również te informacje o dodatkowej ilości kalorii ze względu na wybrane aktywności, te, które zostały podane w formularzu. Więc to jest na samym początku. I dalej zaczyna się plan na dany dzień. Przypuśćmy dzisiaj 25 maja, kiedy nagrywam to nagranie. Jest informacja, że dieta składa się z 5 posiłków, tak jak zostało to wybrane. Mamy tutaj przekąski i śniadania o łącznej ilości 2200 kalorii. Dalej potrzebujemy rozbić te posiłki na równe odstępy. To sobie wszystko przeczytasz. Ale to, co jest najciekawsze, to masz tutaj pod Ciebie wszystko wypisane. Te przekąski, które ja mogę Ci tutaj dać, jeśli chodzi o owoce, które akceptujemy tutaj w diecie. Także to masz wszystko podane, ile to zawiera, ile taka przekąska może zawierać gram. Dalej jest informacja o śniadaniu na ten dzień, na 25 maj. Tutaj wybraliśmy jaja, kurze, chleb pełnoziarnisty. Tak, bo wybraliśmy jajecznicę, więc są podane składniki. Masz tutaj informację, ile gram tych jaj przygotować całych. I tak samo, ile tego chleba żytniego pełnoziarnistego. Także spożywasz takie śniadanie. W Twoim planie diety też są uwzględnione, czyli akurat dla mnie. Robimy przykład dla mnie. Jest, żeby spożyć zdrowe tłuszcze. Wybraliśmy awokado, więc pojawia się awokado. I dalej jest informacja o posiłku na pierwszy dzień, posiłek drugi dzień, czyli są to tutaj uwzględnione te posiłki, które zostały zaakceptowane w formularzu. Jeżeli nie będziesz chciał się na przykład kaszy jęczmiennej pierwowej z łososiem świeżym, wchodzisz i zmieniasz na inne albo odznaczasz i wtedy ja przygotowuję dietę na następne dni na nowo. Tu jest dalej informacja o drugim posiłku, trzecim posiłku, czwartym posiłku, piątym posiłku. Jest też możliwość, będzie taka możliwość, że ja będę mógł tutaj umieszczać te zdjęcia na potrzeby tego, żeby dieta była przejrzysta. Aktualnie zdjęcia się nie pojawiają tych produktów. Dalej jest informacja, jak widzisz, plan na następny dzień. Dzisiaj nagrywam to nagranie, jest 25 maja 2017 rok, ale rozpiskę daję Ci też na kilka dni do przodu, żeby zobaczyć, co będzie w Twojej diecie. To, że zostały wybrane przekąski, więc znowu przekąski się pojawiają, są takie same i śniadanie jest inne. Wcześniej mieliśmy na 25 maj śniadanie, które składało się właśnie z jaj kurzych i chleba żytniego pełnoziarnistego, a już 26 maja mamy płatki owsiane górskie i odżywkę białkową. Taką, jak ja preferuję, lubię taką jeść, takie śniadanie. I dalej w naszej diecie, czyli tutaj w tej mojej, jest uwzględnione zdrowe tłuszcze. Na jutro mam masło migdałowe, no i na następny dzień są uwzględnione posiłki. Każdy posiłek jest opisany, ile ma kalorii, ile ma węglowodanów, białek, tłuszczy, błonnika oraz cukru. Jeżeli zaznaczyłbym wcześniej w formularzu, że chcę jeść każdego dnia taki sam posiłek, to właśnie posiłek pierwszy, drugi i trzeci byłyby takie same, tylko różniłyby się kalorycznością. Dalej, jeżeli patrzysz na swoją dietę, to mamy tą dietę na pojutrze, czyli na 27 maja. Jest znowu taki sam początek, znowu ze śniadanie, no i tutaj już będę dawać Ci do Twojej diety prawdopodobnie nie, że to samo, ale to, co zostało jakby zaakceptowane w śniadaniach. Czyli to jest raz tak, raz tak. Staram się to dawać na każdy dzień co innego. Dalej jest informacja o zdrowych tłuszczach. Teraz już się pojawiają orzechy włoskie wraz z wagą. I dalej mamy informację o posiłkach. Więc im więcej wybierzesz posiłków,
które akceptujesz, tym ta twoja dieta będzie bardziej zróżnicowana. Im wybierzesz mniej posiłków, tym będzie bardziej schematyczna i powtarzająca się. Każdy lubi jeść inaczej, dlatego daje ci dużą możliwość, aby jeść tak, jak chcesz, żeby ci było przyjemnie i wygodnie. Tak samo jest dieta przygotowana jeszcze na jeden dzień do przodu, czyli na 28 maja.